Skansen wsi Pogórzańskiej imienia profesora Romana Renfusa w Szymbarku jest oddziałem Muzeum Dwory Karbacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Skansen graniczy z drugim oddziałem muzealnym, kasztelem w Szymbarku. Kasztel pochodzi z XVI wieku i był siedzibą rodu Gładyszów. O samym Skansenie jest on usadowiony na dwóch hektarach ziemi. Jest to skansen dość niewielki, dlatego Autorzy planu przestrzennego stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj park etnograficzny czyli że no, żadne z obiektów naszego Skansenu nie są usytuowane tam, gdzie niegdyś stały nie jest to miejsce autentyczne, ponieważ Skansen znajduje się na terenie dawnego sadu dworskiego. Też Państwo tutaj będą mogli zobaczyć stare nasadzenia drzew na tym, na tym terenie. Jak wcześniej wspominałem, usytuowanie obiektów nie jest autentyczne jest to kompozycja autorów właśnie planu przestrzennego i także większość obiektów tego skansenu jest pojedyncza, czyli wyciągnięta z większych zabudowań i tutaj prezentowana w naszym skanseniu. Sama idea powstania skansenu wywodzi się z lat 60. Inicjatorem powstania z w szymbarku był pan Jerzy Tur, wojewódzki konserwator Zabytków w Rzeszowie, a kierowała regionalnie tym powstaniem z kansenu, pani Wanda Kłapkowska z wydziału kultury powiadu gorlickiego. Zresztą pierwszy. Pierwszy kierownik tego, tego skansenu. Na terenie skansenu znajduje się 17 obiektów. Z tego 3 rekonstrukcje mówię tutaj o krzyżu przydrożnym. O Piecu Garncarskim oraz o stodole do wystaw strojów, która została w roku 2020 właśnie wybudowana. Jeśli chodzi o zagrody, mamy tutaj jedną kompletną zagrodę jednobudynkową oraz cztery obiekty, cztery chałupy, które wschodziły właśnie w skład takich zagród. Niestety są one niekompletne ze względu na to, że właśnie w planie zagospodarowania miało znajdować się docelowo 27 obiektów. No do dzisiaj zostało tutaj przeniesione tylko, tylko 17. Warto wspomnieć, że w roku 2010. Skansen zmienił swoją nazwę z Ośrodka Budownictwa Ludowego, który był oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, na skansen wsi Pogórzańskiej imienia profesora Romana Reinfusa. Chcieliśmy tym samym uczcić pana profesora, który sprawował tutaj konsultacje merytoryczne dotyczące ekspozycji skansenu. Był on badaczem nie tylko Łękoszczyzny, ale właśnie tematyki tego skansenu, czyli Pogórzan, kultury tradycyjnej Pogórzan gorlickich. Chałupa z moszczenicy wchodziła w skład zagrody wielobudynkowej. Dom, obora oraz stodoła. W pobliżu domu znajdowała się drewniana drewutnia. W podwórzu obok obory stał stary kierat firmy austriackiej. Obiekt stanowi klasyczny przykład jednotraktowej chałupy pogórzańskiej, gdzie po jednej stronie przylotowej sieni mieści się piekarnia, a za nią w amfiladzie izba. Po drugiej zaś stronie komora. Do północnego szczytu, od strony komory, dostawiono w okresie późniejszym chlewiki, które nie zostały przeniesione razem z chałupą prawdopodobnie przez zły stan zachowania. Także pod komorą niegdyś mieściła się piwniczka dostępna od zewnątrz, która podobnie jak chlewiki nie została ujęta w czasie translokacji obiektu. Ściany drewniane o konstrukcji zrębowej, wieńce piekarni i izby z belek półokrągłych, przyciosanych. Pierwszy wieniec z rębu położony na pęckach, to jest na piaskowcach. Pierwsze belki z rębu, tak zwane przyciesie, wiązane na zamek, natomiast pozostałe na rybi ogon lub, jak mawiano w moszczenicy, na jaskłuczy ogon. Końce węgłów, tak zwane ostatki, są obcięte. Więce komory zbudowane są z cieńszych belek okrągłych, ciosanych na stykach i miejscami w licu ściany. Pomiędzy dwoma segmentami konstrukcji wieńcowej zostały wstawione na słup ściany zewnętrzne sieni z okrąglaków. Ściany piekarni i izby wewnątrz wylepiono gliną i wybielono. Ściany sieni, komory i zewnętrzne ściany całej chałupy zostały surowe. Powały drewniane, belkowane nad piekarnią, nad pozostałymi pomieszczeniami z desek. Powała nad piekarnią i izbą została ocieplona polepą glinianą. Dach czterospadowy, krokwie sparte na płatwiach, usztywnione jętką, dach pokryty kiczkami na gładko. W izbie i komorze podłoga z desek, wsparta na legarach, w piekarni i sieni klepisko. Piec w kuchni zbudowano z cegły i kamienia, z masywem chlebowym, wylepianym gliną, okap podparty w narożniku rurką stalową. Palenisko połączone z piecem grzewczym w izbie. W ścianie pomiędzy kuchnią a sienią zainstalowano kociołek do podkrzywania wody. Komin ceglany na przestrzeni struchu wylepiony tynkiem wapiennym. Dawnie chałpa była kurna i w piekarni stały krowy, dym wydostawał się przez woźnicę. Okna w piekarni i izbie dwuskrzydłowe, ościżnicowe, podzielone na dwie kwatery: z górną mniejszą i dolną większą. O reszcie budynków tworzących zagrodę, umoszczenicy wiemy niewiele. Według inwentaryzacji fotogrametrycznej, sporządzonej w 1974 roku, składała się ze stodoły i obory. Chałupa ze Stróżnej. Niekompletną zagrodę stanowi zespół obiektów z miejscowości Stróżna. Obecnie na terenie Skansenu znajdują się budynki gospodarcze należące do tej zagrody. Pierwszym z nich jest drewniana stodoła z okorowanych okrąglaków, z ostatkami nieuszczelnianych dla lepszej wentylacji budynku. Z frontu i tyłu budynku znajdują się wrota na szerokość boiska. Podłoga boiska wykonana z ubitej gliny, w sąsiekach po obu stronach boiska podłogę zbudowano z okorowanych, luźno ułożonych, cienkich bali. Czterospadowy dach schodkowy pokryty został szczechą ze słony żytniej. Drugim obiektem jest obora, zbudowana również z okorowanych okrąglaków z ostatkami. W przeciwieństwie do stodoły obora została uszczelniona. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń: obory dla krów z drewnianą podłogą i powałą i stajni. Do obory prowadzi osobne wejście. Pomieszczenie oświetlone jest światłem dziennym dostającym się przez niewielkie okienko. W drugiej części obiektu znajduje się miejsce dla konia oraz wozu. Pomieszczenie to w przeciwieństwie do obory dla krów ma podłogę wykonaną z gliny. Brak jest także powały. Część strychowa nad oborą dla krów wykorzystywana była do przechowywania siana dla zwierząt. Po lewej stronie frontowej budynku znajduje się niewielka dobudówka podzielona na dwie kondygnacje. Na dole mieścił się chlew, a w górnej kondygnacji kurnik. Zespół zagrodowy ze Stróżnej, należący niegdyś do Adolfa Czerwienia, według planu zagospodarowania przestrzennego, miała uzupełniać hałupa ze Stróżnej. Autentyczna chałupa, należąca do zagrody, już w czasie prowadzenia badań terenowych, początku lat 80., nie istniała. W późniejszym okresie do przeniesienia wskazano obiekt najbardziej przypominający oryginalną chałupę należącą do Czerwienia chałupę Jacka Jankowskiego której bryła posiadała charakterystyczną cechę chałup pogórzańskich, czyli poszerzoną część gospodarczą komorę. Haupa miała białą kartę założoną u konserwatora zabytków w Nowym Sączu oraz została spisana podczas penetracji terenowej przez Romana Reinfusa. Cechą charakterystyczną obiektu było bielenie. W części mieszkalnej z zewnątrz i od środka bielono wapnem, część gospodarcza z zewnątrz pobilona w kropy. Zagrodę Jacka Jankowskiego oprócz stodoły i stajni jak u Adolfa Czerwienia uzupełniała piwniczka, studnia, kierat. Układ budynków tw tworzył kształt litery L. Ogródek kwiatowy z płotem zbudowanym ze sztachet ulokowany został z tyłu chałupy. Mimo, że do dzisiaj nie udało się przenieść budynku uzupełniającego niekompletną zagrodę ze stróżnej o budynek mieszkalny, znamy bardzo dobrze historię wskazanego budynku Jankowskiego przedstawiającego historię przemian w budownictwie regionu. Budynek z 1888 roku, według daty na tragarzu, pierwotnie był dymny. Na początku lat 20. XX wieku zmieniono piec dymny na piec z kapą, a w 1962 roku na piec z cegły bez kapy. W tym samym roku w kuchni pojawiła się podłoga z desek. Wcześniej taka podłoga była tylko w izbie. W tym samym czasie powiększono okna. W roku 1979 zmieniono dach czterospadowy na dwuspadowy, kryty eternitem. Chałupa z Gródka. Dom wchodził niegdyś w skład średniozamożnej zagrody. Stodoła i stajnia uzupełniające niegdyś budynek zostały zburzone przed przeniesieniem obiektu. Według opisu z badań terenowych chałupę zbudowali w 1891 roku cieśle Jakub z Wygonic i Piotr Koszyk z Filipówki. Drewno ścięto i obrabiano w pobliskim lesie, a następnie 15 maja tego roku zwieziono na saniach zaprzężonych w woły. Na, na tragarzu w piekarni jest data 1886. Co mogło oznaczać, że wcześniej były wybudowane dwie osobne części, stąd te dwie dachy, później wstawiono między nimi sień. Fundament na kamieniu łamanym, piaskowcu spajanym gliną. W drugiej części na peckach kamiennych. Ściany konstrukcji wieńcowej i supowej łączone na jaskółczy ogon. Na zewnątrz w części mieszkalnej w elewacji frontowej i tylnej pobilone wapnem z dodatkiem siwki. W części zachodniej cztery rzędy bilone, dolne bilone w całości, pozostałe w elewacji frontowej zdobione dużymi kropami z wapna. Dach trójspadowy, kryty słomą. Jedna ze ścian szczytowych płaci dachowej szalowana deskami. Daszek okapnikowy pokryto gątem drewnianym. Konstrukcja więźby krokwiowo-jętkowa. Krokwie łączone na zaciós prosty. Kalenice zabezpieczono gątem drewnianym. Tafle drzwiowe zostały zachowane w oryginale. Przy drzwiach frontowych i wyjściowych z sieni zasuwy drewniane. Hoopasher tworzy jednobudynkową zagrodę chłopską typu biedniackiego. Podzielona jest na trzy pomieszczenia rozmieszczone anfiladowo wzdłuż jej osi podłużnej, sień piekarnia, która była wykorzystywana także jako obora. Z piekarni, czyli kuchni, prowadzi wejście do izby mieszkalnej oświetlonej trzema oknami. Wszystkie trzy pomieszczenia chaty nie posiadały podłóg drewnianych, lecz klepiska. Drewniane stropy z szerokich desew piekarni i izbie podparte są sosrębami wspartymi na podłużnych ścianach zewnętrznych. Wejście do piwnicy znajduje się w sieni. W sieni również przez wycięty w ścianie otwór można przedostać się do chlewika dobudowanego do ściany zewnętrznej. Hata nakryta jest czterospadowym dachem krytym z trzechą słumianą ułożoną schodkowo. Przebłędówki kryte są dachami pulpitowymi, będącymi przedłużeniem okapów chaty. Chata wniesiona została w konstrukcji wieńcowej z bali ciętych. Ostatki na narożach wystają na około 10 cm poza lico ścian, z wyjątkiem bali ostatnich, której górne warstwy wystają do ponad 50 cm, będąc jednocześnie podporami okapu. Podwalina została ułożona na podmurówce w płaskich kamieni na zaprawie glinianej. W podobnej technice wykonana jest piwnica oraz jej kolebkowe sklepienie. Więźba dachu czterospadowego jest typu krokwiowo-jętkowego. Zespół piecowy składa się z połączonych ze sobą trzech elementów. Paleniska kuchennego, pieca ogrzewiającego izbę mieszkalną oraz pieca chlebowego. Piec ogrzewający izbę nie posiada osobnego paleniska, lecz jest ogrzewany spalinami paleniska kuchennego. Cały zespół grzewczy wykonany jest z kamieni łączonych na zaprawie glinianej i oblepione gliną od zewnątrz. Z pomieszczenia kuchennego dym ulatniał się przez otwór. Woźnice w powale oraz wykonany w poddaszu komin wyciągowy z desek. Studnia zwójtowej. Inwentaryzację studni zwójtowej stanowiącej własność Jana Czecha wykonano w roku 1974. Studnia posiada ocembrowana z kamienia płaskiego. Na ziemią osłona została wykonana w konstrukcji drewnianej z dębu z belek łączonych na zrąb. Woł korbowy drewniany z metalową osią z korbą rozpięty na słupkach. Elementy konstrukcyjne daszku, płatwie i zaszczały wykonano z sosny. Daszek studni pokryto gątem drewnianym. Łączenia ciesielskie kołkowane.